Dzień doberek. Idziemy zjeść serek. Nie idziemy zjeść serek. Idziemy zajebać tego niedźwiedzia, który mi napsuł krwi i który jest tu ukryty. I teraz myślę, czy oprócz tego nie. Dobra, tu mamy pójść. Możemy pójść tu, pęczek drutu. Dobra, zróbmy to. Zatem idziemy po tego niedźwiedzia, ale... Musimy jakoś inaczej trochę podejść, nie? Tego płonącego my nie zabijemy, nie? To on jest za trudny dla nas w tej chwili. Dla nas biednych, maluczkich. Tam sobie pójdziemy tą ścieżynką później, ale to później. Na razie chodźmy do tego miśka. Nie wiem, co za niego dostanę, po prostu chcę... Chcę się go pozbyć, nie? I tyle. Bo mnie też, nie ukrywam, wkurwił. Nie zajebał? Nie! Nie zajebał mnie! Okej. Ojej, ale zaraz mnie zajebie. Kurwa mać. Ja jebie. Ale mnie wkurwił niedźwiedź brunatny. Ralwa sralwa dupalwa. No nie ma co z nim kurwa jeździć tutaj konno. Trzeba od razu atakować. Znaczy jedyne co, po co konno mogę pojechać, to żeby wziąć to co moje odzyskać. Kurwa no. Jebany. Ja pierdolę, bydlaku, kurwa misiowy bydlak! Ja jebie. Kurwa mać! Dobra. Załatwiony misiowy bydlak. Pokonano wroga. Co jest tam za niego? 180 tysięcy. Dobrze. Futro Ralwy. Czy to jest coś zajebistego, czy nie? Wyposażenie. Nie ma tego na wyposażeniu? Nie, tu jest. Oj, tak jest. Niedźwiedzia komunia, to niewyprawiona skóra. No wygląda fajnie, ale... Znaczy pytanie też, czy ona coś mi robi, nie? W sensie, czy robi mi jakąś dużą różnicę? Chyba nie, co? Zobaczmy, co tu jest na górze, znaczy... Niedźwiedzie. Tam jest niżej, są rzeczy. Ale tam, kochani, to my nie wjedziemy. Więc pozostaje nam wrócić się i pójdziemy tutaj.
sumie. Czemu zaatakowałem te misie, nie? Bo nudziło mi się. Dobra, tu można zejść. No i się udało, pięknie. Ani mi się waży, no. Nie chciałbym się ważyć, czyli... Tu można spaść i to srogo. Oho, tu są te hatifnaty, kurwa, czy jak się nazywają, te skurwersony. Ten też jest agresywny. Czteropalczasta łapa ptaka. No, zabiłem tylko te agresywne. Czy to dobrze? Nie mam bladego pojęcia. Oho, one są zwrócone w kierunku jakiejś jaskini tutaj. Jest tu posąg. Łamy go ostro drzewa, bardzo dobrze. Tu gówno widzę, nie? Są perfumiarze jak nic, kurwa. Dobra, nie muszę tego kwiatka zabijać, nie? Przede mną harmonia. No ładnie zajebałem ich. Rękawice perfumiarza. Leczenie na odległość. Czyli czar. I tak poza tym, to tutaj nic innego nie ma. Czyli po prostu to taka jaskinka była. Bonusowa. Na dobrą sprawę. Przydało mi się ognisko. Znaczy potocznie to, co nazywam ogniskiem. Ale wiecie sami, o co chodzi. Dobra. O, i jest przynajmniej ranek, jest miło. Nie mogę mapy włączyć, bo mnie kurwa atakuje ktoś cały czas. Dobra. Jedziemy tu zobaczyć, co to jest za rozpierdol straszny. Najpierw jednak... Stąd bym przyjechał, nie? Tak. Zerknijmy sobie na tę równinę. To nie jest równina, wiem. Równiny to jest jak macie koleżankę Ninę i ona ma dupsko, nie? I ona ma tam rów, to jest równina. Co ja pierdolę, nie? Niesamowite, prawda? Dobra, widzę tutaj znaczek. Chciałbym do tego znaczka dojść. Pochłonięte ruiny Murt. Porzucam tu część mojego ciała, to cały czas to samo. Nie będziesz ze mną gadać? Dobra, co? Weźmiemy błogosławieństwo, cyk. Wzmocniono. Rozwój postaci. Kurwa, brakuje mi. Nie wierzę w to, Jezus. Jeszcze raz musimy. Ekwipunek. No i dobra, teraz będę miał. Let's find out. Rozwój postaci. No i co? Witalność byśmy poszli, czy wytrzymałość. Wtedy mamy udźwig większy i więcej energii. Ale weźmy to.
I on dalej ze mną nie gada. No nie gada. Weźmy zobaczyć, co tutaj w tym garnizonie jest. Zanim jednak tam... Okej. To jadę tu. Pytanie tylko, czy ja tu chcę jechać. Czy jest tu coś, co mnie interesuje? O kurwa, o kurwa. Fuck. Dobra, jednego chciałem zajebać koniecznie. Zaraz przeszukamy te zwłoki. Zajebał mi konia, no. Kurwa! W sumie nie wiem, po co ich zabijam. Bo jakichś specjalnych z tego niesamowitych rzeczy nie dostaję. Okej, co tam jest? Może tam być coś, co mnie nie interesuje kompletnie. A może być też coś, co mnie interesuje w chuj. Czy ja kurwa... Ja teraz idę w tę stronę. Ja chciałem iść... Tu? O, tu jakbym poszedł. Okej, ród poszukiwaczy. Dziwne, że mnie nie zaatakował. No ślepy zaułek, ślepy zaułek. Już się nie da z nim porozmawiać. Czyli tu byśmy doszli tam, więc właściwie to jest nieistotne. Możemy do tych pochłoniętych ruin, a najpierw chyba bym pojechał tutaj. Coś się dzieje. Spory obszar do eksploracji. Ja wolę jednak, jak jest trochę bardziej liniowo, no ale to ja jestem, nie? O, tutaj małpiszony. To były na tym zamku. Skąd one wylazły? Stąd. Coś tam na górze jest. Słyszę to. Słyszycie? Taki dźwięk jest, jakby coś tutaj było. No tak, przed tobą, no to racja jest przede mną. Tam z tyłu, nie? Gdzie mnie to poprowadzi? Zrujnowana kuźnia upadłej gwiazdy. Możemy sobie tu odpocząć. Idziemy zatem w głąb kuźni. Czyżby była podobna do tamtej, w której już byliśmy?
Podobne, co nie oznacza, że taka sama. Co ty tam kombinujesz, kurwa? Mamy kamień kowalski. Mamy włócznie z inskrypcją kowalską. Nowa broń jakaś. Flying Monkeys. Trochę jak w jakimś czarnoksiężniku z krainy Oz, nie? Oho, czeka tam na mnie. A, to gówno. Pełzające, a tu co? Mhm. Kłamca. Te ręce, może spróbuj tego. O kurwa. Jako ci z Gascoigne. Mogę ruszać go, czy nie? Tak trochę mi się nie chce. Pierdolę go. Dobra, rozkurwiamy kogo trzeba. Po pierwsze na wprost, dobra. Ło! Tak, one mają z tyłu ten, nie? Wtedy łatwiej ich rozjebać, ale mi się chyba nie chce w ogóle z nim bić. Mam nadzieję, że oni nie zrzucają czegoś cennego. Zaoferuj leczenie. Mhm. O kurwa. How sweet. Oj, oj. Przed tą zasadzka. No nie mieliście ze mną szans. Talizman Kowala.
I co za przedmioty? Gazowy kamień, ponure kamienie. Czyli taka klasyczka. A co daje talizman kowala? Wzmacnia taki bronią rzucaną. No dobra, no to ja broni rzucanej nie mam. To wygląda jak winda jakaś. Tak, ja muszę tu zeskoczyć. O nie! Co się kurwa stało? Habermedia do chuja! Z którego momentu, w którym momencie się znajdę teraz? Czemu mnie wyjebało? Nie wiem, czemu się uparłem, że go kurwa zajebie. Ja pierdolę. Ależ to zjebałem, no ale dobra. Nie co mam spiżeć stąd, nie? Tutaj chyba nic więcej nie ma. Tak mi się wydaje, te małpy pozabijane. Chyba czas na mnie. Tym bardziej, że zaraz mogę zginąć, nie? A co to jeszcze mi tutaj przyszło? Coś takiego. Kars inskrypcją kowalską. A to też jest zakrzywione ostrze. Do rzucania. On też ma martwy punkt, dobra. Nie no, na razie mi to odpowiada, nie będę chyba... za bardzo tutaj kombinował, nie wiem. Dobra, spiżdżajmy stąd, bo to nie ma sensu. Dobra, na górę. Let's go to the beach, idź. Dobra, ma opiszony, pewnie wróciły, no jasne, że tak. A nie ma to znaczenia, bo mnie średnio one interesują tutaj. Gdzie ja wlazłem? Dobrze wlazłem, chcę iść tutaj. Znowu te chujki.
Ale żółwia to ja nie chciałem atakować. Panie żółwiu niechcący. Co tam się stało? Czemu tam jebnęły te... Ktoś się tu bije. O kurwa. Smoczysko zombie. Ło! Jak we mnie dzik wjechał. Smok ogniaduchów, no dobra. Ja pierdolę. Może poczekajmy, aż on ich zajebie wszystkich. Ja pierdolę. Nie no, niech ten smok ich zajebie, ja wtedy się nim zajmę. Ich jest tu paru takich, że nie chcę się z nimi upierdalać. Dobra. Jeszcze ich nie zajebał? Nie no kurwa, po co ja do nich podchodzę? Dobra, załatwiłem tego jednego. No ale widzę, że smok się tam jeszcze upierdala trochę. Nie będzie taki hop-siup, kurwa, bo oni są tak samo do mnie wrogo nastawieni, jak ja do nich. O kurwa. Dobra, jednego zajebał. Jeden cały czas walczy, kurwa. Po smoczą atencję. No bij się z tym smokiem, kurwa. W ogóle go nie trafia, jebany. Oj kurwa, ten się uparł teraz na mnie. Kutasiarz. O kurwa.
ładnie go smok zaszedł. Ale tamten jest sprytniejszy trochę. Dobra, dostał ogniem, ale też nie mocno. Ja pierdolę, no nie, że ja go nie trafiłem teraz. Dobra. Kurwa mać. Ja jebie, kurwa mać. Dobra. Tyle na dzisiaj z tego odcinka, bo się wkurwiłem, elo.